Witam Was serdecznie, z tej strony Sebastian. Jestem w tej chwili w hotelu Sheraton w Brook Hollow w Houston. Za mną ładny widok. Widok dlatego, że no nie chciałem cały czas pokazywać mojej twarzy, jedynie mojej twarzy, a chcę Wam o czymś opowiedzieć. Chcę Wam opowiedzieć o tym, jaka przygoda mnie tutaj spotkała. Mam to częściowo nagrane podczas normalnego vloga, to nagrywałem, ale to, co opowiem, to no, tego nie miałem jak przedstawić, ja nie miałem tego jak pokazać, więc o tym opowiadam. Słuchajcie, zrobiłem tutaj dwa statki, albo jeszcze inaczej, od czego tu zacząć? Może od samego początku, bo to jest bardzo istotne i Was to też kiedyś może spotkać, więc warto posłuchać. A ta historia cała dotyczy przygody z liniami lotniczymi United Airlines. Okej. Przyleciałem do Stanów Zjednoczonych, mając bilet w jedną stronę. Czyli najpierw leciałem do Istanbulu, a następnie z Istanbulu przyleciałem do Houston. Na lotnisku tutaj w Houston, gdy pytałem właśnie, rozmawiałem sobie troszkę z tym, z immigration oficerem i powiedział mi, że potwierdził jakby, że nie potrzebuje biletu w dwie strony, że mogę zostać w Stanach 6 miesięcy. No, prosta sprawa. Więc byłem sobie tutaj w Houston, zrobiłem jeden statek, potem zrobiłem drugi, a następnie dostałem zapytanie, czy mogę polecieć do Panamy, żeby tam w Panamie zrobić kolejny statek. Zgodziłem się na to, wtedy został kupiony dla mnie bilet, no i poleciałem i kupując ten bilet w United Airlines, upewniliśmy się, że bezproblemowo będę mógł tutaj do Stanów wrócić i tak dalej. Wszystko było w porządku. No okej, poleciałem do tej Panamy, zrobiłem swoje, no i nadszedł czas powrotu. Na 3 godziny przed wylotem byłem już na lotnisku, bo ja zawsze wolę huchać na zimne, więc 3 godziny przed wylotem byłem, no i przechodzę przez tą odprawę, tak, czyli linię United Airlines Panama City. Panama City w Panamie, tak, największe miasto. I tak, pierwsza przygoda, to w obu kierunkach, co mnie spotkało, no to daję bagaż jest za ciężki i pani mówi, że proszę dopłacić $200. No dosyć drogo, jak za 2 kg nadbagażu, no $200, no ale kurczę, tak sobie myślę, bo przechodziłem już takie rzeczy nie raz, nie dwa, a zapytałem, a co by się stało, jeżeli ja bym z tego mojego ciężkiego bagażu wyjął coś, tak? Mam na myśli nie, żeby zmniejszyć, nie tylko zmniejszam wagę, ale rozdzielam jeden bagaż na dwa. No to wtedy pan zapłaci $30. No to nie można było czegoś takiego od razu poinformować klienta. No nie informują o takich rzeczach, pieniążki są dla nich najważniejsze i pamiętajcie, jeżeli macie nadbagaż, czasami warto właśnie zapytać, jeżeli macie taką oczywiście możliwość. Co ja zrobiłem? Wyjąłem moją taką małą walizeczkę z narzędziami, która te kilka kilogramów ważyła, nadałem ją jako jeden bagaż, tą dużą walizę nadałem jako drugi bagaż i łącznie za to, że miałem dwa bagaże, to musiałem dopłacić $30, a nie $200, tak? Więc różnica ogromna, zwłaszcza, że w dwóch kierunkach to działa, tak? Czyli zaoszczędziłem dwa razy po $170. No okej, w każdym razie zapłaciłem już za ten, wracając właśnie z Panama City do Houston, zapłaciłem już za ten bagaż, dostałem tą kartę pokładową, jeszcze nie do ręki, ale dostałem tą kartę, no już wydrukowana była ta karta pokładowa, no i się mnie gościu pyta, ten z United Airlines, czy mogę, proszę pokazać mi bilet powrotny do Polski. Proszę potwierdzić, tak, że pan nie zamierza na stałe zostać w Stanach Zjednoczonych, tylko właśnie bilet powrotny, że pan posiada. Ja takie oczy na niego, no kurczę, wielokrotnie latałem do Stanów Zjednoczonych i nigdy takiego wymagania nie było. I mu tłumaczę, no proszę pana, no ja przyjechałem do Stanów, tak, miałem bilet w jedną stronę, oficer imigracyjny powiedział mi, że to jest w porządku, tak samo było wiele, wiele razy w przeszłości. Jesteście pierwszymi, którzy pytają mnie o to, czy mam bilet powrotny do Polski. No to pan w takim razie, jeżeli pan nie ma, to pan dzisiaj z nami nie poleci. Ja taki trochę zdenerwowany i pozwoliłem sobie, trochę tego żałuję, bo pozwoliłem sobie rzucić takie fucking United Airlines, ponieważ zawsze mam z nimi kłopoty jakieś, tak? No i on oczywiście oburzony, co to za słownictwo i tak dalej, nie dociera do niego, że on mnie stawia w bardzo trudnej sytuacji, bo jego nic nie interesowało. Proszę ustąpić miejsca, pan nie ma prawa wejść do samolotu, ponieważ nie ma pan biletu powrotnego ze Stanów Zjednoczonych do Polski. I nic go nie interesowało. Wkurzyłem się i mówię, że poproszę z menadżerem. On mi tłumaczy, że jego menadżer jest poza lotniskiem, ale oczywiście on się z nim skontaktuje i w ciągu kilku godzin ten menadżer przyjedzie. W ciągu kilku godzin, jak samolot mi odlatuje tam za niecałe 3 godziny, prawda? Jego to nie interesuje.
I zaczął mi czytać regulamin. W tym regulaminie, że żeby wlecieć do Stanów Zjednoczonych, potrzebuje wizę, przynajmniej chyba tam 3 strony wolne w paszporcie. Paszport musi być ważny przynajmniej jeszcze 6 miesięcy. I co tam jeszcze? No i właśnie, że potrzebuje ten lot powrotny mieć. No ja taki zdezorientowany, bo mówię, nigdy czegoś takiego nie było. No w każdym razie wkurzyłem się trochę, mówię, ja się stąd nie ruszę, dopóki nie porozmawiam z menadżerem, to ja sobie będę czekał. On mówi, dobra, to pana wola. No ja tam czekałem, blokowałem tą jedną bramkę i nagle się menadżer znalazł po 10 minutach, tak? Czyli po 10 minutach przychodzi ta jego kierowniczka, no i podobna gadka, podobna śpiewka. Słuchajcie, pokazałem im wszystko, pokazałem im bilety z właśnie tam z Europy do Stanów Zjednoczonych, tak? Czyli przez ten Istanbul do Houston pokazałem bilety. Pokazałem maile, w których jakby udowadniałem, że mam faktycznie tam wizytę na statku. Pokazałem, bo ona też twierdziła, że tylko i wyłącznie dlatego wpuszczono mnie do Stanów Zjednoczonych, ponieważ miałem bilet do Panamy, więc to był taki jakby tranzyt. I mówię, co pani mi za bzdury opowiada, niech pani spojrzy na daty. Pieczątka właśnie, kiedy wjechałem do Stanów Zjednoczonych, a następnie bilet kupiony do Panamy tydzień później, więc dlaczego ona takie bzdury opowiada? Ona nic nie poradzi i ona jedyne, co może mi zaoferować, to to, że mogę teraz kupić sobie u nich bilet właśnie z Houston do Polski i wtedy dopiero ona mnie wpuści na pokład, jak ja kupię kolejny bilet. A ja tłumaczę, że ja nie mogę kupić teraz biletu, ponieważ na następny statek w Houston mam wejść około 25. Nie wiem dokładnie, czy to będzie 25, a może 23, może 29. Statki wiadomo, jak pływają, to jest wszystko bardzo elastyczne i dlatego kupuje się bilety w jedną stronę. To przykro, to ona nic w takim razie nie może zrobić, nie? Bo o to chodzi, jak ja bym kupił bilet czy kilka dni za wcześnie, czy kilka dni za późno, no to potem muszę go zmieniać. Taka jedna zmiana kosztuje kilkaset dolarów, czyli ona mnie naraża na koszty. No i tak sobie czas sobie mija. Ja mówię, no to co w tym robimy? Ona twierdzi, że ona ma w takim razie, tutaj jest immigration officer, tak, w tym Panama City, taki delegat, to na jego zapyta. Poszła do niego, zapytała, przychodzi, no przykro mi, nic się nie da zrobić, rozmawiała na temat tego problemu. Ja mówię, a może jakiś list polecający, jak udowodnię właśnie, że będę miał list polecający, że faktycznie na ten statek wchodzę, no dobra, zobaczymy, czy to też coś pomoże. To była godzina, nie wiem, może 20, już w Polsce, dosyć późno było, dzwonię do Natalii, do takiej koleżanki, właśnie, no nieważne, ale chodzi o to, że dziękuję ci bardzo, Natalię, przy okazji, że się tym zajęłaś. I ona właśnie wieczorem w niedzielę zaczęła pisać ten list taki polecający, czy tam, tak nie wiem dokładnie, jaką to ma nazwę, ale guarantee letter, tak? Taki list gwarantujący, oświadczający, że faktycznie jadę tam coś zrobić. No i szybko wysłano do tej kobiety, do tego menadżera, wysłała ten list. Jej to jednak nie wystarcza. To w końcu mówię, to niech pani zadzwoni do tego Houston, niech pani to skonsultuje i tak dalej. Słuchajcie, wtedy już były wszystkie bramki pozamykane, byłem ostatnim pasażerem, ona mówi, że i tak już jest za późno, tak naprawdę to już, bo już ten samolot niebawem odlatuje i tak dalej. To, co mi najbardziej zależało, to nie żeby wyjaśnić tą sprawę, tylko żeby mi te bilety sprzedać. Potem jeszcze mówi, że oni są jedynymi liniami lotniczymi, które latają z Panama City do Houston. Więc jak ja z nimi nie polecę, to z nikim innym też nie polecę. No i słuchajcie, no i co? No na koniec, jak im tak bardzo przycisnąłem, bo tam naprawdę oni się z nami wkurzali, już mi grozili deportacją, grozili mi policją i twierdzili, że jak się od nich nie odczepię, to naprawdę oni wezmą policję, bo mnie deportują, bo ja przesadzam, tak? A ja zwyczajnie byłem pewien swego. No i okej, na koniec ona postanowiła, właśnie tak ją przycisnąłem, dobra, to ona zadzwoni tam do Houston, do tego urzędu imigracyjnego. Dzwoni do Houston i słuchajcie, co się okazało? Okazało się, że ja miałem od początku rację, dlatego że jeżeli jesteśmy z Polski, mamy polski paszport, czy też ogólnie tam europejski paszport, nie potrzebujemy biletu w dwie strony. Wystarczy bilet w jedną stronę. To, co oni mi czytali, ten regulamin, to dotyczyło osób, obywateli, tak? Obywateli krajów z Ameryki Południowej i posiadających paszport z Ameryki Południowej. No właśnie, na przykład, czy tam Ameryka Południowa, czy Łacińska. I byłem taki wkurzony, ponieważ narobili mi strasznie, no wiadomo, zestresowałem się, zawracałem głowę tam Natalii tam wieczorem i co najważniejsze, gdyby nie mój taki ośli upór, no to bym kupił w ciemno jeden bilet, potem jeszcze tego Nowego Jorku pewnie bym kupił, tylko żeby się stamtąd jakoś ewakuować, no bo
w każdym razie pozamiatane by było. Naprawdę naraziłaby mnie na kilka tysięcy złotych straty, bo nikt by mi tego potem nie zwrócił, tak? To jest co, klient za takie coś nie zapłaci, że my mamy jakieś problemy wizowe i tak dalej. No i okazało się zwyczajnie, że ich niekompetencja, czyli niekompetencja firmy United Airlines, przynajmniej ich tego oddziału tam w Panama City, no, sprawiła, że klient taki jak ja zostałby na lodzie. A pomyślcie, to najważniejsze, pomyślcie, że macie umówione jakieś ważne wizyty i tak dalej i oni wam blokują powrót. No, naprawdę byłem taki wkurzony, że się w głowie nie mieści. Na szczęście rzutem na taśmę udało mi się na ten samolot zdążyć, tak? Czyli tam mówię, wszystko było już pozamykane, ale jakoś mnie tam poprowadzili, no tak czy inaczej udało się fartem na ten samolot zdążyć. To jeszcze mnie wkurzył, wiecie kto? Imigracyjny w Houston, bo przylatuję właśnie do Houston, pokazuję mu wszystko i te papiery były w porządku, wszystko było w porządku, tylko on patrzy na moją wizę, patrzy na to zdjęcie i mówi, ale to nie pan przecież, to nie pan. No szkórka wodna, no to jest to, że ma się jakąś tam wizę, na wizie jest zdjęcie i zawsze taki koleś może powiedzieć, że to nie pan jest na zdjęciu, zwłaszcza, że ta wiza ma już 9 lat, to zdjęcie ma 9 lat, czyli byłem o 9 lat młodszy, o 40 kg lżejszy, no to wiadomo, że się trochę różnie. No tak czy inaczej pogadałem, trochę pożartowałem. Ważne jest, żeby się starać nie stresować, tylko jakoś tą sytuację rozwiązać, wiadomo, tak pozytywnie, optymistycznie. To też inaczej na człowieka patrzą, jak jest pewien tego, co mówi, nie waha się, nie kombinuje, no to też inaczej trochę wygląda. Tak czy inaczej uważajcie na siebie. Po pierwsze, jeżeli gdzieś wylatujecie, to sprawdźcie wszystko 3 razy. Po drugie, jeżeli jesteście czegoś pewni, to bądźcie tego pewni, pomimo tego, że ktoś wam mówi, że jest inaczej. No bo nie jesteście głupi, tak? Każdy ma jakąś swoją wiedzę, ma swoją inteligencję i tak mówię, jeżeli ja coś sprawdzałem, latałem tutaj wiele razy, to byłem pewien swego i dlatego tak o to swoje walczyłem później i tylko dzięki temu, że byłem właśnie uparty, to udało mi się wrócić tutaj do Houston. Teraz pewnie dalej bym siedział gdzieś tam w Panama City i kupowałbym bilety właśnie do Polski, zmieniałbym bilety, czy kupowałbym nowe bilety właśnie z Panama City do Houston z tymi strasznymi liniami United Airlines. Jedna z najgorszych linii, naprawdę, uwierzcie mi, lot trwał 5 godzin, nawet systemu multimedialnego nie było, za jakikolwiek posiłek trzeba zapłacić, tylko od czasu do czasu poczęstowali czymś tam do picia. Dobra, tutaj zostaję gdzieś tak do 28 marca i będę wracał do Polski, potem prawdopodobnie znowu wylot na Sri Lankę. Tak czy inaczej trzymajcie kciuki, żeby tym razem już obyło się bez żadnych niespodzianek. I nic. Mam nadzieję też, że ten internet tutaj w hotelu wyrobi, że dam radę ten filmik wrzucić, bo dosyć ciężki będzie i niestety nie mogę go w żaden sposób obrobić, bo nie mam tutaj, wiadomo, nie mam Sony Vegas, więc tak na spontanie nagrywam, wrzucam i mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem wspomnieć. Okej, trzymajcie się, pozdrawiam was ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia, hejka.